I dzisiaj chciałbym mówić o tym, że Jezus jest i pewnie bardzo się ucieszycie radością. Troszkę radości, entuzjazmu. Może jeszcze raz. Tak, nawet były rączki w górze, także po prostu zachęta wielka. Kochani, Jezus jest radością. Żyjemy w kraju, gdzie nie jest to oczywiste, a raczej Bóg jest smutasem. Jest bardzo poważny, Bóg jest srogi, sprawiedliwy, nazywany jest też sędzią, będzie sądził żywych i umarłych gdzieś tam na końcu wieków i zważy nasze życie, nasze uczynki. I na podstawie tychże uczynków wyda werdykt. Nie wiem jak wy, ja stałem przed sądem kilka razy w charakterze świadka, by była jasność, ale nawet to nie jest przyjemne, bo czasami sędzia jest dociekliwy i drobiazgowy i zadaje pytania, których się w ogóle nie spodziewasz. Stąd taki zazwyczaj mamy obraz Boga w naszym kraju, kochanym, w naszej Polsce. I Jezus, który jest radością, jest raczej rzadkością. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że Jezus jest radością i chcę wam to pokazać, udowodnić. I tym samym, ponieważ mamy naśladować Jezusa, chcemy się wszyscy zachęcić do życia w radości. Życie w Chrystusie, nawet taka książka kiedyś była, i życie w radości to synonimy. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak o Jezusie myślałeś. Z Jezusem, który jest z radością, zetknąłem się bardzo, bardzo dawno temu i byłem totalnie zaszokowany takim obrazem Jezusa. Było to zimowisko, a ja byłem młodym chrześcijaninem, miałem naście lat. Niektórym w to trudno uwierzyć, ale tak było naprawdę. I wtedy filmy takie puszczane po prostu w pomieszczeniach zamkniętych, które nie były kinami, były też rzadkością i nie każdy miał magnetowid. Ale w kościele magnetowid był. I na feriach, w czasie ferii takiego zimowiska w kościele puszczono film i to była ekranizacja którejś Ewangelii. Nie pamiętam której, bo było to jak bardzo dawno temu. I właściwie nic z tego filmu nie pamiętam, poza jedną sceną. Jak się film zaczął? Ano zaczął się tak i pewnie była w tym pewna fantazja twórców, w granicach dopuszczalnych, tak uważam, bo pokazywałam tylko pewien obraz, a nie dokładną rzeczywistość czasów Chrystusa. A obraz był taki, że grupa młodych mężczyzn grała w jakąś grę i miała coś w rodzaju piłki, takiej szmacianki i grała w grę. Przypominało to trochę futbol brytyjski. Nie amerykański, bo nie byli uzbrojeni w te wszystkie akcesoria, nie byli szafami, byli normalnymi ludźmi z czasów Jezusa i rzucali jakąś szmatę i biegali za tą szmatą. I nagle jeden z tych mężczyzn łapie tą szmatę w górze, ale się potyka i upada. I nie wstaje. Leży. Oczy ma zamknięte. Wyobrażacie sobie konsternacja na boisku. Coś stało, zdarzył się wypadek. I podchodzą do tego leżącego wszyscy z taką troską w twarzach i tak patrząc, co tu robić. I nagle oczy leżącego się otwierają i taki uśmiech. I to był Jezus. I to był Jezus, który jest z radością, który się dobrze zabawił, wkręcając swoich kolegów pozorowany wypadek. Pierwsze zetknięcie się moje z Jezusem, który był inny niż mi się wyobrażało, było to szokujące. Na początek przeczytam list świętego Pawła do Filipian, 4 rozdział od 11 wersetu. Święty Paweł pisze: mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest.
Powtórzę końcówkę. Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. I teraz werset, który znamy wszyscy na pamięć. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Końcowy werset znamy wszyscy. Często go cytujemy, dodaje nam chęci do życia, dodaje nam odwagi w trudnych sytuacjach. Mówi, że damy radę, ale zwróćcie uwagę na kontekst. Kontekst jest troszkę zaskakujący, bo to wszystko mogę oznacza, że cieszę się z tego, co mam, z tego, co jest, z tego, jak jest. I Paweł nie był masochistą, wyjaśniam, i nie cieszył się z choroby, tak? Nie cieszył się z nieszczęścia, ale w każdej z trudnych sytuacji umiał odnaleźć Chrystusa, który jest radością. Trzeci prezydent USA, Thomas Jefferson, współtwórca Deklaracji Niepodległości, czyli postać całkiem zacna, nazwał pogoń za szczęściem niezbywalnym prawem danym człowiekowi przez Twórcę. Zgodzilibyśmy się z Jeffersonem? Tak? Niezbywalne prawo. Bóg nie uczynił nas, nie stworzył nas po to, abyśmy byli nieszczęśliwi, prawda? Ale abyśmy byli szczęśliwi. Błogosławiony mąż to oznacza szczęśliwy człowiek. Bóg przeznaczył dla ciebie i dla mnie szczęście. Jest ono niezbywalnym prawem każdego człowieka. Inna sprawa jest już z tym, gdzie szczęście mogę znaleźć. A szczęście i radość mieszkają razem. Człowiek szczęśliwy będzie człowiekiem radosnym. Więc mamy prawo do szczęścia. Niemniej to prawo podlega pewnym ograniczeniom. I to chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Moje szczęście kończy się tam, gdzie zaczyna się, moje prawo do szczęścia kończy się tam, gdzie zaczyna się cudze nieszczęście, cudza krzywda. Więc niezbywalne prawo do szczęścia nie jest prawem do szczęścia za wszelką cenę, kosztem losu drugiego człowieka, tak? Rozumiemy to? Ktoś powiedział, że moc mojej pięści kończy się tam, gdzie zaczyna się cudzy nos. I to jest właściwe postawienie sprawy. Więc to niezbywalne prawo do szczęścia jest uwarunkowane. Bóg kocha wszystkich, nie krzywdzi nikogo, więc ja mam prawo do bycia szczęśliwym i radosnym, ale nie kosztem cudzej krzywdy. Dwa tygodnie temu trochę zagłębiliśmy się w Księgę Kaznodziei Salomona, człowieka, który był królem Izraela, który był bogaty, sławny, miał władzę i jeszcze mądrość. Czyli wszystko. Bogactwo, sława, władza i jeszcze mądrość. I ta księga, księga, która jest w Biblii, Bóg ją zaplanował, aby znalazła się w Bożym Słowie, jest historią człowieka, który może wszystko, bo ma wszelkie możliwości i goni za szczęściem, bo chce żyć szczęśliwe, błogosławione i radosne życie i nie za bardzo to wychodzi, tak? Stąd kluczowym pytaniem jest, gdzie szukać szczęścia, które będzie źródłem mojej radości. Tuż przed przyjściem Pana Jezusa na świat mamy taką historię w Ewangelii według świętego Łukasza, że pasterze pasą owce. Bycie pasterzem w tamtych czasach to nie był
nie było się wysoko postawionym, tak to powiem. Pasterz śmierdział tak jak stado, był brudny i wydawać by się mogło, że szczęśliwe, owocne jakieś takie życie i radość to nie dla niego. W oczach kapłanów, tych, którzy znali prawo, pasterze byli ludźmi drugiej kategorii. Tak naprawdę nigdy nie przestrzegali zakonu do końca, bo nigdy nie byli wystarczająco czyści na ciele, tym samym według zakonu czyści przed Panem Bogiem. Zawsze byli w coś ubabrani i to były ich owce i smród. I w pewnym momencie, wszyscy znamy tę historię, gdy tak pasą swoje owce, czyli zajmują się tym niezbyt ciekawym zawodem, słychać coś z nieba, słychać jakieś śpiewy aniołów. I ci aniołowie śpiewają mniej więcej taki tekst. Ogłaszamy wam, którzy macie kiepską perspektywę na życie i na przyszłość, wielką radość. Ogłaszamy wam, umorusanym, upapranym, którzy nie myślicie zbyt dobrze o swojej przyszłości, nie czujecie się ludźmi błogosławionymi, szczęśliwymi, myślicie, że inni mają lepiej, tylko wam tak się ułożyło, że w tym brudzie i smrodzie się taplacie, wam właśnie ogłaszamy radość wielką. Być może któryś z nich pomyślał, naprawdę nam? Nie pomyliliście adresu? Radość wielką, która będzie udziałem całego ludu. Uff. Czyli wszyscy będą mieli udział w tej wielkiej radości. I tą wielką radością była Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Amen? Ewangelia to dobra nowina. Więc pierwszymi zwiastunami Ewangelii, dobrej nowiny, byli aniołowie. Zwiastowali ją pasterzom i utożsamiali dobrą nowinę o Mesjaszu z radością. Z radością. Tak więc postawmy dziś tezę, ona będzie ważna na potrzebę tego kazania, ale też i w naszym życiu, że Ewangelia, dobra nowina i radość mieszkają razem. Wręcz to synonimy, bo kiedy jest głoszona dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o Bogu, zawsze towarzyszy temu co? Radość. Radość. Jak fantastycznie, tak? Myślimy sobie, że Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom. Jak fantastycznie, że Chrystus przyszedł na świat. Jak ja się cieszę, że moje grzechy mogą być przebaczone. Jaki ja mogę być już teraz szczęśliwy, że bez względu na wszystko mogę wieść błogosławione, czytaj, szczęśliwe życie. Tak więc zapamiętajmy, że Ewangelia i radość to synonimy. To zwiastowaniu Ewangelii i słuchaniu Ewangelii powinna, musi towarzyszyć radość. Pomyślcie chwilę o tym. Pomyślcie chwilę o tym, jak dotarła do nas Ewangelia. Różnie, nie zawsze z radością i nie zawsze była to dobra nowina, wiem o tym. Na szczęście w pewnym momencie zawsze usłyszeliśmy, jest dla ciebie ratunek wstrętny grzeszniku. Wow, jaka ulga. Ewangelia i radość to synonimy. W moim życiu zetknąłem się z chrześcijanami, którzy byli zorganizowani w pewną wspólnotę. I kochani, wielu z nas zna fragment słowa wypowiedziane przez Chrystusa na temat głoszenia Ewangelii, że jest to naszym przywilejem ludzi i obowiązkiem. I jeśli my nie będziemy głosić dobrej nowiny, to co się będzie działo? Będą wołać kamienie. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie nie czytają, nie rozumieją tego słowa jako przestrogę, ale jako teologiczny fakt. Nie musimy głosić Ewangelii, bo Bóg sobie z tym doskonale radzi.
kamienie będą głosić grzesznikom i kto ma być zbawiony, to zbawiony będzie, więc nie musimy. Mówię to bardzo wyraźnie, aby to do nas dotarło. Ta wspólnota okradła się na skutek dziwnej teologii zgłoszenia dobrej nowiny. I jak myślicie, z czego okradła się również? Z radości. I chcę wam powiedzieć, że to aż biło od tych ludzi. Smutek, posępność, nuda. Nawet doszli do tego, że instrumenty nam nie są muzyczne potrzebne. Nie musimy grać Panu Bogu. A gdzie muzyka, to co? To radość. Nie musimy grać Panu Bogu. Wystarczy, że gramy Mu w sercach. Uwielbiamy Go w sercach, by była jasność, śpiewano tam pieśni bez instrumentów a cappella, czyli to uwielbienie całkiem do serc, do wnętrza się nie zapadło. Ale nie głosząc Ewangelii, pozbawili się radości. Stąd pytanie, brak ci radości w życiu? Chodzisz smutny? Cały czas coś rozkminiasz i boisz się, Boże, bym tylko w jakąś depresję nie wpadł. Możesz usłyszeć różne rady. Niektóre są całkiem dobre. Rozerwij się, tak? A może nie dosypiasz? Wypocznij. Będziesz zmęczony, no będzie ci czegoś brakowało. A może jakiś dobry film, a może na kabaret pójdziemy się jakoś tak rozweselić. I myślę, że to działa, ale tylko na chwilę. A zadajmy sobie inne pytanie. Kiedy ostatni raz głosiliśmy Ewangelię? Albo kiedy słyszeliśmy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie? Dziś stawiam tezę, brak ci radości, pomyśl o Ewangelii, pomyśl o Chrystusie, pomyśl o wielkiej radości, która ma być ogłoszona wszystkim ludziom. Znacie to uczucie, jak czujemy się, kiedy Bóg nam pozwolił podzielić się z kimś Ewangelią? Nie mówcie mi, że się nie cieszycie. Nie mówcie mi, że ten, który usłyszał, jak dobrze słuchał, i głosiliśmy rzeczywiście dobrą nowinę, nie odetchnął, nie pomyślał, że jest coś więcej, że jest jakaś nadzieja, że są jeszcze jakieś przestrzenie w życiu, których nie odkryłem, a gość mi mówi, że jak wejdę tam, to moje życie się zmieni, będzie życiem razem z Chrystusem. Bóg jest sztywniakiem? Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Nie wierzę również, że Jezus był sztywniakiem. Zazwyczaj właśnie w filmach opisujących życie i śmierć Chrystusa i Jego dzieło, Jego działalność, Jezus to straszny sztywniak, bardzo poważny człowiek, bo głosi wielkie dzieła Boże, tak? Nawet czasami Jego ton głosu jest taki wyjątkowy, tak to ujmę. Jakiego, albo inaczej, czy spotkaliście się kiedyś, żeby sztywniacy byli lubieni przez dzieci? Czy dzieci lubią sztywniaków? Lubią takie wyjątkowe, takie poważne osoby, które gromiącym głosem przemawiają? Raczej od nich uciekają i się ich boją. Byłem kiedyś mały i pamiętam to jeszcze, że dziecko boi się srogości, powagi w dorosłym człowieku. A do Jezusa dzieci co? Co się działo? Lgnęły, napierały na Niego. I problem był tak wielki, że aż uczniowie zobaczyli, że jest jakiś problem. I trzeba Chrystusa, naszego Mistrza i Pana, ochronić przed dziećmi, bo zbyt mocno do Niego się lepią. Znamy historię dalej.
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, tak? Mówi Chrystus, gdyż do takich właśnie należy królestwo, ale to jakby inny temat. Do Chrystusa lgnęły dzieci. Więc nie mógł być poważniakiem, smutniakiem i czym tam jeszcze. O Chrystusie w liście do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg namaścił go olejkiem czego? Wesela i radości. Więc Bóg nie jest sztywniakiem. Chrystus nim również nie był. Przeczytajmy księgę Nehemiasza, 8:10. Tak w ogóle to ostatnio słyszałem fajny kawał. Patrzę, czy się komuś nie narażę. Chyba nie, bo to wszyscy słyszymy. Fantastyczne żarty o blondynkach. Akurat tankowałem z przyjaciółmi samochód i właśnie takie ciężkie westchnienie. Och, trzeba znowu zatankować. I podjeżdżają dwie kobiety, w tym jedna blondynka na stację. Znacie w ogóle? Na stację paliw. I ta, która kierowała, mówi: Boże, znowu paliwo poszło do góry. Straszne, straszne po prostu. Siedzi obok blondynka, mówi: a mi tam wszystko jedno. Ja zawsze tankuję za 50 zł. Tak, ale przejdźmy dalej. Na poważnie. Księga Nehemiasza, 8:10. Super, bo atmosfera staje się taka radosna. Zaczynamy się kleić do tego, co Bóg nam dzisiaj chce powiedzieć i to jest fantastyczne. Kochani, Księga Nehemiasza, 8:10 i dalej. Idźcie, doradzano ludowi. To były czasy, jak lud Boży powrócił do swojej ziemi, bo byli wcześniej wygnańcami, zaczęli odbudowywać swoje państwo, mury Jerozolimy. Idźcie, doradzano ludowi, coś smacznego zjedzcie, coś słodkiego wypijcie, zaproście do posiłku tych, którzy nic nie mają, gdyż dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym naszemu Panu. Odbudowa ojczyzny, murów, które były rozwalone kompletnie. Tam jeszcze mieszkał wrogi im naród, który panował wtedy na ich ziemiach. Im się to nie podobało. Był wielki sprzeciw w tym dziele odnowy, dziele odbudowy Jerozolimy. I naprawdę ciężko harowali. Ale kiedy postanowili poświęcić dzień Panu, czy słyszeliście, co czytałem? Coś smacznego zjedzcie, słodkiego wypijcie i podejrzewam, że jakieś procenty w tym mogły być i to było okej. Zaproście do posiłku tych, którzy nic nie mają. Właśnie dlatego, bo dzisiejszy dzień jest poświęcony komu? Panu. Nie smućcie się. Niech Pan obudzi w was radość. Ona jest waszą ostoją. Niektóre tłumaczenia mówią siłą. Znany fragment Bożego Słowa, prawda? Tak? Znamy go? Znamy go, znamy tylko końcówkę i widzimy już kontekst. Czyli nie smućcie się, tak? To było wezwanie. To był rozkaz. Posłuchajcie tego uważnie. To było wezwanie, to było polecenie, to był rozkaz. Przestańmy się smucić. Niech Pan obudzi w was radość. Czy wybito argument, ale ja jestem smutny, taki się urodziłem i tak już mam? Znacie takich ludzi? Ja to tak się cieszę, kiedy płaczę. Ja też czasami się cieszę, kiedy płaczę. Zazwyczaj płaczę wtedy ze śmiechu. Ale ja słyszałem takie słowa w moim życiu. No więc
Nie ma argumentu i wytłumaczenia, by nie cieszyć się wtedy, kiedy poświęcamy dzień Panu. Bo jeśli jesteś smutasem z natury, to wołaj do Pana. Niech Pan obudzi w was radość. A czy Pan ma moc obudzić w nas radość? Pod warunkiem, że tego bardzo będziemy chcieli. Pod warunkiem, że zrozumiemy, że błogosławiony to szczęśliwy, a szczęśliwy to radosny. Pod warunkiem, że w Kościele będziemy głosić dobrą, a nie złą nowinę. I będzie temu towarzyszyła radość, bo ludzie tak będą przyjmowali Chrystusa. Grzesznicy będą z radością pokutować ze swoich grzechów. Czasami towarzyszą temu łzy, bo i to jest dobre, tak? Bo trzeba czasami zapłakać nad swoim życiem. Absolutnie tak. Ale kiedy te łzy już wypłaczemy, nie ma usprawiedliwienia, by nie być radosnym i szczęśliwym przed Panem. Mało tego, tak? Niech Pan obudzi, czyli radość w Panu, inne przekłady mówią. Radość z Pana, inne przekłady mówią. Niech Pan obudzi w was radość, mówi tenże przekład, który czytam. I dlaczego to jest ważne? Abstrahuję, że śmiech to zdrowie, prawda? Tak? Że zmartwienie się i smutek są grzechem i można to w Biblii zauważyć. Ale tu jest inny argument. Ona będzie waszą ostoją. Ona radość. Ta radość będzie waszą ostoją. Ta radość będzie waszą siłą. I powiem wam coś, że kiedyś, kiedy zakładaliśmy Kościół dla miasta, nasz drogi, kochany Kościół, to mieliśmy słowo od Pana. I ja je pamiętam do dzisiaj. To znaczy, że je będę pamiętał do końca życia. Brzmiało to mniej więcej tak, że nie zawsze będzie łatwo i prosto, że będą przeciwności, że będą trudności, że będą bardzo trudne chwile, bo to jest normalne. Tak wygląda nasze życie, zazwyczaj życie wszystkich nas na każdym froncie, a tym bardziej na pierwszej linii frontu, bo Kościół Jezusa Chrystusa, tak, jest granicą pomiędzy Królestwem Bożym a Królestwem tego świata. Jest pierwszą linią frontu, więc tam dostajemy w tyłek, tak? Diabeł się nam sprzeciwia i nie będzie łatwo. I czasami diabeł się sprzeciwia, używając szczerych, bożych ludzi. Też są takie sytuacje. Nie będę teraz o tym mówił. I tenże człowiek powiedział, ale radość będzie waszą siłą, ale radość będzie waszą mocą. I wiedząc, że nie będzie łatwo, pomyślałem sobie, Boże, jak dobrze, że podałeś rozwiązanie. Jak mam reagować? Jak mam postępować? Jak mam się zachowywać? I to nie jest tak, że nie zdaję sobie sprawy z trudności, nie zauważam ich, nic mnie nie boli, nic mnie nie martwi. Ale wiem jedno, że gdybym poszedł w tym kierunku i pozwolił mojemu duchowi, mojemu ciału, wszystkiemu we mnie pójść w tym kierunku, to się nic nie zmieni. Wiem jedno, że kiedy pozwolę Panu obudzić we mnie radość, która jest moją ostoją i jest moją siłą, która jest Twoją ostoją i Twoją siłą, wtedy rzeczy zaczną się dziać. Amen. Wtedy zacznie się coś zmieniać, bo wtedy Pan poczuje się dobrze, bo on nie jest smutasem. On chce, aby była głoszona Ewangelia, kiedy ona jest głoszona, jest radość i wesele. I wtedy wszyscy w obecności Bożej możemy coś zrobić z naszymi smutkami i problemami. Amen. Tak więc nie dziwmy się, że Biblia mówi o przykazaniu radości, o przykazaniu radości. Radość to decyzja i postępowanie zgodne z tą decyzją. Jeden tylko werset, wszyscy go znamy. List świętego Pawła do Filipian 4:4 mówi: radujcie się w Panu zawsze. I ja tu mam wykrzyknik. Wiem, że w oryginale wykrzykników nie ma, ale wierzę, że Paweł krzyczał te słowa. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Czy to jest przykazanie, czy mi się coś tylko tak wydaje?
Czy to jest polecenie, czy mi się tylko coś wydaje, ja czegoś nie rozumiem. Kochani, dawno, dawno temu odkryłem, i to było wielkie odkrycie w moim życiu, bo jestem niedoskonałym człowiekiem cały czas i nie jest łatwo jakby podobać się Panu, tak? Postępować tak, jak On by sobie tego życzył. I człowiek ma taką cudowną, w cudzysłowie oczywiście, naturalną tendencję do skręcania gdzieś tak w lewo lub w prawo od tego, co Pan Bóg od niego oczekuje dla jego dobra. By była jasność. Dla jego dobra. Więc znajdujemy różne święte wykręty. Różne święte wykręty. Mówiłem o tym, jak możemy wykręcać się, by uśmiech i radość nie zagościły na naszych ustach i w naszym życiu. Ale odkryłem już dawno, dawno temu, że jeśli Pan o coś mnie prosi, jeśli Bóg daje jakieś przykazanie, szczególnie w Nowym Testamencie, jeśli Pan mi coś rozkazuje, to znaczy, że jestem w stanie być Mu posłuszny. Amen? Powiemy na to amen? Tak? Jeśli Pan coś ode mnie oczekuje, coś mi każe zrobić, daje mi przykazanie, to oznacza, że jestem w stanie je wypełnić, wykonać. To czas łaski, kochani. To nie czas zakonu, że mamy próbować i się potykać. Chcieć być sprawiedliwymi, ale to nie da rady. Żeby była jasność, będziemy zawsze grzesznymi ludźmi, którzy mają orędownika u Ojca, których grzechy są przebaczone i którzy mogą zrobić porządek w swoim życiu, kiedy zdarzy im się zgrzeszyć. Tak? Rozumiemy to? Tak wierzę, tak mówi i naucza Boże Słowo. Żeby była jasność. Ale z drugiej strony jesteśmy w stanie, no zacytuję, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Więc jestem w stanie, skoro Pan mówi, ciesz się, raduj się, zawsze. Powtarzam, ciesz się, raduj się. To znaczy, że jest to w moim życiu wykonalne. I im szybciej w to uwierzę, tym szybciej to się stanie. Kochani, jeśli pójdziemy inną drogą, nie będę wracał do kazania wcześniejszego, tylko napomknę, drogą nie łaski, ale zakonu i prawa, samodoskonalenia się o własnych siłach, to wiecie, to jest paradoks, że często te rzeczy, z którymi walczymy o własnych siłach, one się utrwalają w naszym życiu. One nie chcą nas opuścić. Kiedy patrzymy na siebie, na swój problem, na swój grzech i tak się bardzo na nim koncentrujemy, że już nie widzimy Chrystusa, nie widzimy łaski, nie widzimy jakby czegoś, co, tego, co jest tak po drugiej stronie. Mur przygnębienia i smutku obtacza nas zupełnie. To wbrew pozorom walka z tymi rzeczami nie sprawi, że będziesz lepszy, że się ich pozbędziesz. Przeciwnie, one będą się utrwalały w naszym życiu. I chciałbym zakończyć tym, że jest coś takiego jak dźwięk radości i dźwięk smutku. Obraz radości i obraz smutku. Pod Jerychem, kiedy lud Boży chodził dookoła twierdzy, miasta, nie do zdobycia, przez 6 dni wyglądało to bardzo dziwnie, poważnie i słabo. Chodzą sobie ludzie i nic nie mówią, tak? Są cicho. Taki mają rozkaz od Pana Boga, taką mają instrukcję. I chodzą. Dlaczego chodzą? Dlatego, że ta twierdza jest nie do zdobycia. I wszelkimi ludzkimi metodami, pomysłami, wysiłkiem nie da się jej zdobyć. I mieszkańcy Jerycha o tym wiedzieli, więc stali sobie na murach i patrzyli. Może nawet się śmiali, tak? Po coście tu w ogóle przyszli?
Jak chcecie iść, to idźcie gdzieś dalej szukać szczęścia, ale Jerycha nie zdobędziecie. A to, przypominam, było pierwsze miasto po przekroczeniu Jordanu, kiedy Pan Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu, z domu niewoli i prowadził ich do ziemi obiecanej, do Kananu. I tak sobie chodzili, ale siódmego dnia instrukcja była zupełnie inna. Ci, którzy mają trąby, niech zadmą w nie z całych sił. A wy ludzie, kiedy usłyszycie głos trąby, wrzeszcie ile sił w gardłach na chwałę waszego Boga. Zacznijcie uwielbiać Pana Boga. Język Nowego Testamentu. Całym sercem, całym umysłem i to, co nam najtrudniej przychodzi, bo to widać i z całej czego? Siły. I z całej siły. Więc umysłu nie widać i serca nie widać. Więc czasami możesz się zastanawiać, czy ten człowiek uwielbia Pana i podchodzisz do niego, pukasz, puk, 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 jest tam kto? Tak, tak, jestem. Czy ty teraz uwielbiasz Pana Jezusa tak, jak my w Kościele uwielbiamy? Tak, uwielbiam Pana Jezusa. Dlaczego ja tego nie słyszę i nie widzę? A bo ja takie mam głębokie życie wewnętrzne. Ale przecież w Nowym Testamencie, żeby była jasność. I z całej siły. Powinno być słychać te czyszczące kości, stawy. I nie wie... A uwielbienie to też głos, tak? A z całej siły to znaczy głośno. Więc siódmego dnia ci na tych murach usłyszeli dźwięk uwielbienia i radości. Okrzyk zwycięstwa. Ta fraza pojawia się wiele razy w Starym Testamencie. Wydajcie okrzyk zwycięstwa. I ten okrzyk zwycięstwa był zawsze wśród ludu Bożego okrzykiem na cześć kogo? Pana. Amen? Powiedzmy to razem. Na cześć kogo? Nie dowódcy, nie naszej siły, nie naszych zdolności, nie naszego nowego, fantastycznego króla. Chociaż teraz mamy nowego, fantastycznego króla, powiedzmy Dawida, męża według serca Bożego. To fantastyczny król. Ale kiedy lud Boży szedł do boju, by sparować się, tak? Zderzyć się z przeciwnikiem, który był problemem. Okrzyk był zawsze okrzykiem wiary, radości, uwielbienia na cześć jedynego prawdziwego króla i wodza Pana. Tak? Pan prowadzi swój lud. Panie, jeśli nie pójdziesz z nami, nie wyruszymy. Więc Ty idź z nami, Ty idź przed nami, Ty nam powiedz, jak rozwiązać ten problem. I kiedy siódmego dnia dało się słyszeć dźwięk radości, uwielbienia i okrzyk zwycięstwa. Mury Jerycha, czyli ta przeszkoda, ta warownia nie do zdobycia, zaczęła pękać, zaczęła się kruszyć. I coś, co uwielbiam i powtarzam to w nieskończoność. Nie było wyrwy w murze. Nie było jakiegoś tunelu, którym oni weszli. Ich było dosyć sporo. Mur pewnie też miał pewną długość, ale można podejrzewać, że mur był cały otoczony ludem Bożym. I jak zaczęli się drzeć, to każdy wszedł do miasta, tak, nie do zdobycia, w miejscu, w którym stał. Czyli wystarczyło tylko obrócić się o 90 stopni i wejść. Dlaczego? Bo byli posłuszni Panu i Pan nie jest smutasem. Kocha swój lud, kiedy uwielbia go z całego serca, kiedy wierzy. Bo to wiecie, że oni wychodzili na idiotów przez kilka dni, a wtedy na totalnych idiotów, jak zaczęli się drzeć. Wiecie o tym. Tak dopowiadam, na wszelki wypadek. Ale Pan kocha radość. Radość swojego ludu i wiarę swojego ludu. Więc może tak chodzisz już dość długo dookoła twojego Jerycha, tak? I masz różne rady, jak
skruszyć ten mur i pokonać ten problem. A może Jezus jest radością, jest dobrą radą. Amen? A może dobra nowina o Chrystusie i głoszenie Ewangelii to dobra rada, aby zrobić pierwszy krok i wpuścić radość do mojego życia. Dźwięk radości i smutku. Oba są słyszalne. Księga Izajasza, 59 rozdział, 11 werset. Straszny werset. Dźwięk smutku. Posłuchajcie. Biblia Tysiąclecia. Wszyscy ryczymy jak niedźwiedzie. Niedźwiedź ryczy cicho czy głośno? Przepraszam. Jest słaby czy silny? Mi się wydaje, że silny. I że ryk niedźwiedzia mrozi krew w żyłach człowieka. Więc wyobraź sobie, ile energii człowiek musi z siebie dać, by ryczeć jak niedźwiedź. I jak gołębie ciągle jęczymy. Spodziewaliśmy się prawa, ale go nie ma. I wybawienia, ale daleko jest od nas. Oto przepis na porażkę. I zauważcie, że ludzie postępują dokładnie w ten sam dwojaki sposób. Jedni z taką mocą, krzykiem, tak, i rykiem próbują dojść do Bożej sprawiedliwości i do Bożego wybawienia, a inni z kamleniem, jękiem, płaczem, utyskiwaniem próbują dojść do Bożego prawa, do sprawiedliwości w życiu, by podobać się Bogu i do wybawienia. Ale i w jednym, i w drugim przypadku uliczka i droga jest ślepa, nie prowadzi do założonego celu. Autentyczna historia jest rok 1799. Miasto w Australii, Feldkirch i armia Napoleona. Napoleon najeżdża na Europę i posuwa się i dochodzi do Austrii i dochodzi do tego miasta. I miasto jest tak zlokalizowane, że kiedy armia Napoleona się zbliżała, było ich widać w świetle słońca. A akurat była Wielkanoc. Święto Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I wojska napoleońskie, tak, wiecie jak to między wyglądało, był metal, rozbłysły na horyzoncie w oczach przerażonych mieszkańców miasta. Przerażonych, bo nikt ich nie bronił. Armii tam nie było. I zwołują szybko naradę. Władze miasta się spotykają, kluczowi ludzie i lokalny proboszcz. I co tu robić, co tu robić? I myślą i kombinują, co my możemy zrobić. No właściwie nasza sytuacja jest totalnie beznadziejna. I były tam jakieś pomysły, jakieś plany i nagle tenże proboszcz się odzywa, mówi: kochani, szukamy ratunku w sobie samych, a jesteśmy zbyt słabi i tu go nie znajdziemy, ale jest Wielkanoc, Chrystus zmartwychwstał, zróbmy to, co zawsze robimy w dzień zmartwychwstania naszego Pana. Pamiątki Jego zmartwychwstania. Ogłośmy, że będzie fantastyczne nabożeństwo ku Jego czci i idźmy do kościoła. Ogłośmy jak? Dzwony. Zaczęły bić dzwony ogłaszające dzień zmartwychwstania Chrystusa. Na dźwięk dzwonów mieszkańcy ruszyli do kościoła. Na normalne nabożeństwo wielkanocne, aby oddać cześć Królowi Królów i Panu Panów. I gdy armia usłyszała te dzwony, pomyślała, że cieszą się, w mieście nagle panuje jakiś szał radości.
Cieszą się, bo widocznie wojska austriackie już są z odsieczą. I gdy usłyszeli te dzwony, wycofali się ze wzgórza i nie zaatakowali miasta. Gdy usłyszeli dźwięk radości i uwielbienia Chrystusa, wystraszyli się mocy, której po ludzku nie była, nie było, ale tak naprawdę to Pan, tak? Jego moc tam była i Pan ocalił to miasto przed wojskiem napoleońskim. I zakończę znaną historią. I chcemy powstać. Będziemy się od razu może modlić. Zakończę Bożym Słowem. Będę czytał. Znany wam wszystkim fragment, końcówka fantastycznej historii o pełnym łaski Bogu. Niektórzy nazywają ją historią o marnotrawnym synu. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Go, czyli mojego syna, który się zgubił, ale się odnalazł, tak? Umarł, a ożył. Syn mu wyznaje grzech. Ojcze, zgrzeszyłem i tak dalej, tak? Ja mówiłem dość dużo o tym, kiedy było kazanie o łasce. A ojciec jakby go w ogóle nie słucha. Bo zwraca się do sług, kiedy syn wyznaje swój grzech. I mówi, przynieście najlepszą szatę, tak? Ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę. Zasiądziemy do stołu i uczcimy to, że mój syn był umarły, a ożył. Że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zaginiony, lecz odnalazł się i zaczęli się bawić. Uwielbiam to słowo w nowym przekładzie. Bawić, nie radować nawet. Bo tego wielu nam współczesnych ludzi, młode pokolenie, nie rozumie. I radować się brzmi jakoś tak nieradośnie i sztywniacko. Ale zaczęli się bawić. Starszy syn tymczasem pracował w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał dźwięk radości. Słyszeliście przed chwilą dźwięk smutku, beznadziei i narzekania, ale spodziewający się pozytywnych rezultatów. Teraz starszy syn słyszy dźwięk radości. Usłyszał muzykę i odgłosy, wiecie czego? Ktoś wie? Tańców. I odgłosy tańców. Więc jeśli kiedykolwiek usłyszysz o tańczącym Bogu, to nie myśl, że to jest jakaś bzdura i brednia. Bo ojciec jest obrazem w tej przypowieści, w tym podobieństwie naszego Ojca w niebie. Nasz Ojciec w niebie chciał się bawić z ocalałym synem, i starszy syn słyszy muzykę i odgłos tańców. W domu Bożym, dopowiem. Przywołał więc jednego z młodszych służących i zapytał, co się dzieje? Wrócił twój brat. Usłyszał, twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Kochani, to pokazuje, że radość, że Jezus, który jest radością, będzie zgorszeniem dla wielu. Nie będzie mógł się przebić do wielu serc smutnych, zgorzkniałych, które wybierają inną drogę. I w tej historii może to być droga sprawiedliwości, bo starszy syn uważał, że ja mam rację. To błąd. Ta impreza
To jakaś tragiczna pomyłka. Przecież to ja służę Ojcu całe życie. To ja jestem ten dobry, a On jest ten zły i dla mnie Ojciec nigdy czegoś takiego nie zrobił. Z tego powodu nie chciał nawet wejść do domu. Radość z odzyskania brata została przysłonięta przez zwyczajny egoizm. I chcę być uczciwy, odnajduje się w tej postaci. Myślę, że każdy z nas może się odnaleźć w jakimś tam stopniu. Nie jest łatwo przekroczyć próg domu wesela. Czasami. Lub są powody, by nie wchodzić w miejsce radości i wesela. By nie wpuścić Chrystusa, który jest radością. Są powody, by nie głosić Ewangelii, która ściąga radość do naszego życia. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Szanuję każdy Twój rozkaz, a Ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten Twój syn, który z nierządnicami roztrwonił Twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielca. Wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy. Jeżeli cokolwiek dzisiaj masz zapamiętać, mam zapamiętać z tego kazania, to jedno zdanie. To dobrze, że się bawimy i cieszymy. Nie jesteśmy ani głupi, ani cieleśni, ani powierzchowni, ale wierzymy, że Jezus jest radością. Amen? Wierzymy, że radość jest naszym powołaniem. Wierzymy, że to ściąga Bożą moc i obecność. I dlatego Kościół Jezusa Chrystusa jest domem wesela. Amen? A nie smutku. Czasami jesteśmy na pogrzebie i to jest częścią naszego życia, ale nabożeństwo niedzielne, które jest nabożeństwem, spotkaniem Kościoła na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, to nie jest pogrzeb. Zmartwychwstanie Chrystusa to nie był pogrzeb, to było zmartwychwstanie i należy się cieszyć, tańczyć i radować. Bo Chrystus był umarły, a ożył, tak? Bo moje życie było martwe, ale ożyło. I wtedy życie umarłych, którzy tutaj przyjdą, będzie miało szansę ożyć. To dobrze, że bawimy się i cieszymy. Bo widzisz, ten Twój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz się odnalazł. Chcemy się modlić. Panie, dziękujemy, że każdy z nas mógł się odnaleźć. Panie, wołam teraz, aby nie było nikogo zagubionego i zgubionego na tym miejscu. A nawet jeśli, to Panie, spraw nam odnowę, radość, wlej do naszego życia. Chcemy zaczerpnąć z Ciebie. Ty jesteś źródłem. Radość w Panu, w Chrystusie jest źródłem naszej siły i mocy. Amen? Dzięki niej się ostoimy. Mało tego, dzięki niej będziemy poszerzać nasze tereny. Dzięki niej będziemy deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Po królestwie ciemności. Panie, ogłaszamy zwycięstwo i radość na tym miejscu. Chwałę dla Ciebie. Kochani, zachęcam, abyśmy zawołali na koniec do Pana. Wspólnie, społecznie, tak? Z całego serca, z całego umysłu i z całej siły. Zacznij się modlić. Zacznij wołać. Zacznij wyznawać Chrystusa swoim Panem i Bogiem. Jeśli jest jakaś przeszkoda, którą możesz nazwać moim Jerychem i nie wiem, co z tym zrobić, zacznij wołać do Pana.
ogłaszać Jego moc, siłę nad tym Jerychem, nad tym problemem. A mur runie. To nie jest tak, że nasze życie jest wolne od murów, od ograniczeń, od chorób i nie wiadomo czego tam jeszcze. Kościół nie jest jeszcze niebem, ale Kościół jest miejscem, gdzie zwyciężamy, tak? Gdzie nam się chce, gdzie nabieramy nowych sił, wiary, odwagi. Panie, uwielbiamy Ciebie dzisiaj. Panie, chwalimy Ciebie dzisiaj. Panie, ogłaszamy cuda na tym miejscu. Ogłaszamy, Panie, cuda i zwycięstwo. Panie, niech wszelka zła myśl zostanie teraz poddana Chrystusowi. Teraz możesz się przebić. Teraz możesz uwierzyć. Teraz możesz zaufać i powiedzieć: nie będę jęczał, nie będę mruczał i krzyczał nie wiadomo co tam jeszcze. Nie będę chodził złymi drogami i słuchał głupich rad. Panie, Ty jesteś moim źródłem. Ty jesteś moją radością. Panie, dziękujemy Tobie za dobrą nowinę, za Ewangelię. Panie, za to, że to my ją możemy głosić. To my mamy to coś, co możemy podać dalej. Darmo wzięliśmy, darmo dajemy. Być może ktoś, kto słucha tych słów, nie zna Chrystusa. Jezusa poznaje się przez wiarę i prostą modlitwę. Wystarczy, że otworzysz swoje serce przed Bogiem, uwierzysz, że On jest i przekażesz ster swojego życia w Jego ręce, ogłaszając Go Królem i Panem. Tym, który wie lepiej, tym, który ma moc i w ręce którego składasz swoje życie. Pismo Święte mówi: wtedy będziesz zbawiony. Wtedy przyjmujesz Jego ofiarę, zapłatę za Twój grzech w postaci krzyża, na którym umarł Chrystus. Panie, przyjmujemy to. Panie, wierzymy. Panie, dziękujemy. Jesteś wielki. Amen. Oddajmy Bogu chwałę.